Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed'a w Valhalla. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. A my lecimy już sobie z miejsca, gdzie ostatnio robiliśmy najazd, do kolejnej miejscówki. Na początek powalczymy sobie tutaj, chyba wynika to z mapy w sumie, powalczymy sobie z jakimś dzikiem wielkim. Jest to pewnie jakieś coś tam związanego z dzikim zwierzęciem, które jest tutaj 400 metrów od nas. Potem podjedziemy sobie do kolejnego złotego znacznika. Wrzucę sobie tutaj jakiś skanik, bo może nad tą sadzawką jakieś tam były do zebrania skarby, ale nic się tam nie wyświetliło. No i jesteśmy. I cannot let this happen. Krwawa świnia. Gdzie ona pobiegła, bo jej kurna nie widzę. Dobra, nie było tak źle. I kolejne dwa punkty praktycznie za nic, nie? Okej. Tutaj dwa punkciki, całe to drzewko i całe to drzewko, jeżeli mieli to już jakoś połączone nawet sensownie. No jedziemy tu albo tu, no raczej do złotego. A potem do znacznika synchronizacji sobie podjedziemy. Trochę tu tych wilków jest. Jestem, czy jakieś skarby przegapiłem, ale to się okaże, że zaraz jak sobie zrobimy tam synchronizację. O, pozowisko. I should be cautious around here. Możesz kucnąć? Nie możesz kucnąć, rozumiem. Dusisz we własnym pyle, nie? Dobra, jedziemy do znacznika teleportacji. Tam synchronizacji. Zobaczmy, co będziemy mieli jeszcze na mapie odkryte zaraz. Czy ja tutaj podjadę? Ten obszar jest też taki śniegowy jak Norwegia była. Niedawno robiliśmy całą przed Asgardem. Co to za lokacja? Wieża Anlafa. Jest jakiś skarb z tamtej strony. Hmm.
Kogo zbierzmy? No, szaman. Chciała wejść do środka. Okej. No i coś tu zostało jednak, ale na szczęście niedaleko. Dobra, tu z tej strony nic więcej nie ma. I tutaj, i tutaj. Co więcej, tutaj już z tej strony też coś zrobiłem wcześniej. Ej, to nawet nie tak źle. Potem sobie podjedziemy tutaj. Z tego miejsca i przejedziemy sobie jakoś tu. Kurde, ale tutaj ten obszar to jest jednak spory nawet. Albo to, no tu musi być jakiś ten. Nie, tu nie ma w ogóle punktu do synchronizacji. O kurde. Dobra, no na razie te trzy znaczniki, a dalej się zobaczy. Ten jest najbardziej tam, a ten jest gdzieś tu. Tam jest to. No dobra. Wróćmy sobie na linkę. O, ja sobie wróciłem kurwa na linkę. Ciekawe, w którym miejscu to zostało. A to jest tu zaraz obok gdzieś. Wsiadaj. A nie mi odjeżdżasz. Za jakieś zadupie totalne z jednym, z jedną skrzynką. No tu się nawet wejść na górę nie da. Jaka fajna skała. Okej, czy tam latają jakieś kruki? Tylko, że najpierw bym podjechał jednak po ten złoty znacznik tutaj. Bo on jest na górze gdzieś i nie będzie mi się chciało potem wspinać tu kolejny raz. Nie, on jest niżej gdzieś. Tu gdzieś musi być. No, wskoczysz do tej wody? Ja pierdolę, ona jest jakaś upośledzona. Nic więcej stąd nie biorę. Bo żelaza mam tyle, że nie potrzebuję go już zbierać. Okej. To będzie maska chyba. Chociaż... Nie będzie maska, będzie ten przeklęte miejsce. Tylko jak to zniszczyć? Tam gdzieś na górze to jest tam. Tam też jest jakiś klucz jeszcze.
Już do jakiejś skrzyni. Tak, na pewno ja potrzebuję się wspinać zamiast wyjść przez okno, no. Dokładnie tak było. Ej, to jest... A, to jest tamten obszar, dobra. Mam ochotę tu pojechać. Tylko, że kurde, potem w tą stronę nie będę miał żadnego znacznika. Oprócz tego i tego. Bez sensu totalnie. I tu jest tylko znacznik do teleportacji jeszcze. Możliwe, że tam gdzieś jeszcze dalej jest, ale... Tu nic nie ma innego do zbierania. Nie, no dobra. Jedźmy po te pierdoły w tym mieście. Nie wiem, on czasem przybiega i można w niego wsiąść, trzymając po prostu cały czas tego X-a przy wezwaniu go. A czasem ma nas w dupie i sobie gdzieś tam biega dookoła i nic się nie dzieje, nie? I myśli, że ja do niego pójdę. Cieszę, kuźwa, z tego, co tam jest do zebrania. Ciekawe, ile razy nie trafię w drogę. Ja nie chcę, żebyś kucnęła ty tempa, kurwo jebana. Tylko żebyś się wzięła i zawiesiła na tej krawędzi, bo chcę się wspinać do góry. Może jesteś zajebistym wojownikiem, ale jesteś tempa jak każda kobieta. No kurwa, zaraz jebnę, nie? Możesz się wspiąć po tym, kurwa, górnie? Nie no. Jak ja mam, kurwa, wejść na ten pierdolony... Żebym ja chociaż klikał, kurwa, spację. A ja klikam po prostu W. Magic. Gdzie to, kurwa, leci? Nie skradaj się. Zapierdalaj. Dobra, przynajmniej za pierwszym razem zebrałem to gówno. To. Tobą to sobie potem pogadam. Od środka się dostanę. Dostanę. Git.
Maska 36 metrów stąd. Jeszcze orlaka mamy do zagrania. Okay. Tam coś jeszcze jest do góry. Slow-mo. W ogóle nasi są. Cię złapałaś w chuj. No dobra, i tak na ten poziom miałem zejść. I orlak piętro niżej. Rest from rattling skulls. Rattle these bones instead. Ciema tak, zagrajmy. Dawaj tą grę. Oczywiście wybiorę reszkę, a on i tak wybierze orła i on wygra. Koktajlu napiłem. O, 3T dostał. Chyba niutki. A to masz dwie tarcze, ciach. No i nic mi nie zrobi. A nie, zrobi, bo dostał. Jeden ten. Jeszcze łuk na koniec. Dobra, to przewinij przecież. Dawaj jedną tą. Tak samo się zaczęła ta runda jak poprzednio. Na razie tarczy nie trzeba. Też jedną zawsze można wziąć. No więc właśnie. Nie mam tylu tych. Nie mam 12, 3, 4, 5, 6, 11, a bo mu zabiorę 2, ale on mi też zabiera 2, więc nie miałbym jak tego zrobić. No, 11 mam, dobrze policzyłem. Teraz mu wywalimy zaraz bombę na banie.
O, jak pięknie. Wszystkie z łaskami. Oprócz tego ostatniego. I teraz mu mogę walnąć za 12. Co? O kurwa. Ty. This will be over soon. You are really good at this. Po prostu mam 200 IQ i potrafię liczyć. Tego niektórzy humaniści nie umieją. Nie, jak to szło? To, że jesteś idiotą matematycznym, to nie oznacza, że jesteś humanistą, tak? Czy coś takiego? Po prostu jesteś debilem matematycznym, tak? Jakoś tak to szło. Dobra, mam 4 bułę mu walę. Za piątaka mu mogę dupnąć. Dostanę 3 i stracę 3. Your defeat is imminent. No właśnie. Good game. I've had. Ale on i tak ginie od samych ataków. Dobra, quest i to. A tu coś jeszcze jest. Ojejku, jeszcze jeden ten. Would a soul in these lands pay heed to a man who wanders this world without a clan? A soul of chciałem kurde w drugą stronę się. Chciałbym, żeby to poszło w tą stronę, a nie w tą. No, ja widzę, że nie ma takiej opcji. Kurna, gdzie to leci? Dobra, mamy to. No to już 4 artefakty, to już połowa. Z całego obszaru. Jeszcze te dwie pierdoły. Greetings, Bart. That face, that scowl. Yes, indeed, you must be the Wolfkissed. Oh, your fame and generosity are well known to me. You have a flatterer's tongue, Bart. But how do you know me? The deeds of the great are Bard's stock in trade. The brave are wealthy, the wealthy are brave. So it goes. How about it, Eivor the Wanderer? Part with a queen's ransom and live on in immortal song? Silver comes and silver goes, but the fame of the great endures. Both wise and generous, truly you are history's mightiest champion. Now, hold tight while my muse inspires me. From beyond the whale roads, from history unknown, did the Norse take a stand, and now all must atone. Now comes Eivor of the Ravens with the sun for eyes, trailing a river of blood enough to paint the skies. Succumb to your fate with a kiss, a blade to your throat, the wolf's fangs to your shins. For the one blessing and the one curse is to meet the wolf. Your kennings are weak. However, you make up for it with your clever tongue. Tis the fate of a bard such as I.
We give and we give and we get nothing back. So it goes. Farewell, generous champion. From beyond the whale roads, from history unknown, did the Norse take a stand, and now all must atone. No i nie mogę z tym raczej się wspinać, więc musi być gdzieś tu obok. Ewentualnie w środku jest. Rozejrzyjmy się po bokach. No i było w środku. Okej, no to tu mamy z głowy. No pojechałbym tu najchętniej, szczerze mówiąc, teraz w tej chwili, potem zrobił sobie tu najazd jeszcze. A, bo ja do miasteczka wrócę, to nie. To nie chcę, wolę sobie jechać tu na wierzchowcu już dookoła, bo szybciej będzie. Tam będzie jakaś mieścina, mi się wydaje w ogóle. Gdzie teraz jedziemy? A, w ogóle dwa punkty umiejętności mam do wydania. To sobie teraz zrobimy drzewko. Szybko to idzie z tymi umiejkami teraz. Kurde, jakie tereny bagniste. No, mówiłem, że jakaś mieścina. Niewielka. Ale tu pewnie jest port, do którego będzie można sobie odpalić statek. No, dobrze mówiłem. Dobra. Lecz jecie tam na dole, sobie imprezujecie, a tutaj macie na górze trupy. Alduin! My love beams bright, my Alduin, my sweet, I'm here! I'm here! Are you here to steal Alduin from me? Oh, but of course. His handsome face is a sight to behold. Troubles of the heart. I'm merely a worm next to a flower such as he. My words have not captured his fancy. He is immovable. You chose the wrong words. Listen to you. If you're such a poet, help me open the door to his heart. Men are vain creatures. Sing of his strength and beauty. Compare him to a powerful mountain. I shall try it your way, wordsmith. Alduin,
Your shoulders stand tall and hulking like the king of the hills. My lips long to be caressed by your forested beard. Ugh. I will wait forever, Alduin. Make me your ale muse, and together we'll froth with passion, ferment with love. You seem an ill match for Alduin. You could find love elsewhere. I refuse. Alduin's scent, the fermented hops on his breath. He's unmatched by any other stallion at the alehouse. I'm sure. Good luck then, whoever you pursue. I've done all I can. Okej, okay. To by było na tyle w tym questie i w tym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się w kolejnym odcineczku z Assassin's Creed Valhalla. Miłego południa, cześć!